rok 2024 budżetu państwa. Budżetu, który był przygotowywany w rekordowym tempie. 4 dni miał pan minister Domański i cała Rada Ministrów, żeby zmodyfikować dokument, który pozostawił Mateusz Morawiecki i próbować wpisać do niego jak najwięcej z elementów naszego programu wyborczego. Oczywiście, jak państwo zdajecie sobie sprawę, nie wszystko udało wpisać się w budżet przyszłego roku, bo program jest na 4 lata i porozumienie jest na 4 lata, ale kilka elementów udało się wpisać i to elementów ważnych również z punktu widzenia naszego miasta. I chyba najważniejszym, najistotniejszym elementem to jest wypełnienie naszego zobowiązania z kampanii wyborczej, czyli 30% podwyżki dla nauczycieli. I tutaj chciałem podać rekordowy wzrost subwencji edukacyjnej. Subwencja edukacyjna w 2023 roku wynosiła ponad 64 miliardy złotych, a w 2024 roku będzie wynosiła blisko 88 miliardów złotych. To naprawdę jest rekordowa subwencja i mam nadzieję, że nauczyciele, nauczycielki, wszyscy pracownicy sfery edukacyjnej będą usatysfakcjonowani, bo to naprawdę będzie odczuwalna i namacalna podwyżka. Do tych podwyżek w placówkach edukacyjnych należy dołożyć przedszkola. Jak państwo wiecie, przedszkola to są jednostki, które są finansowane i utrzymywane przez samorządy, ale my chcemy, żeby też pracownicy przedszkoli byli objęci tymi podwyżkami, dlatego na ten cel blisko 2,5 miliarda złotych z budżetu kraju będzie przekazane do polskich samorządów, żeby nauczyciele przedszkolni też dostali wynagrodzenie. Do tego należy dołożyć 20% podwyżki dla szeroko rozumianej sfery administracji publicznej. Dostaliśmy i dostawaliśmy takie sygnały, że ludzie myślą często o zmianie pracy, dlatego że te zarobki są bardzo niskie. My to dostrzegamy. To był też postulat lewicy i ten postulat będzie wypełniony. Program in vitro, o którym już mówiliśmy, ma zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie 0,5 miliarda złotych, czyli 500 milionów. Będziemy chcieli, aby ten program funkcjonował, był finansowany od 1 czerwca 2024 roku. Wraca telefon zaufania, to może drobniejsza rzecz, ale też bardzo istotna i bardzo ważna. Budżet będzie teraz procedowany w Sejmie, będą też zmiany i modyfikacje tego budżetu. Ja mogę dzisiaj zapowiedzieć i robię to po raz pierwszy w imieniu Lewicy, że będę osobiście zgłaszał wniosek na Komisji Finansów Publicznych, aby zminimalizować, o ile nie wyzerować, fundusz kościelny. O tym mówiliśmy w kampanii wyborczej. Na tym funduszu jest ponad 250 milionów złotych. Chcemy ten fundusz wyzerować, dlatego że uważamy, że Kościół nie powinien mieć tego typu przywilejów, a te pieniądze przeznaczyć na inny, bardziej potrzebny cel. Cel będzie dyskutowany i będzie jeszcze ustalany. Wczoraj też zwróciłem się do pana ministra Domańskiego z prośbą o jeszcze raz zweryfikowanie naszych potrzeb, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Na ten cel zapisany jest 1 miliard złotych. Na ten cel będą pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, ale będziemy chcieli jeszcze w zadaniach budżetowych powiększyć tę kwotę 1 miliard złotych, dlatego że to dla Lewicy jest bardzo ważne i bardzo istotne. Zresztą pan minister Domański odpowiedział na to przychylnie, pozytywnie. Będziemy szukać tych pieniędzy. Budżet, nad którym pracujemy, to dokument trudny, ale jak państwo widzicie, przez te kilka dni udało się już w niego wpisać kilka ważnych elementów. I o jeszcze jednym ważnym elemencie chcę powiedzieć, i to myślę, że bardzo ucieszy głównie panią prezydent Małgorzatę Moskwę-Wodnicką, dlatego że ponad 3 miliardy złotych będzie przeznaczone na subwencję samorządową, ale nie na zasadzie takiej, jak było do tej pory, że były czeki, ci, którzy składali wnioski, ci, którzy przyjeżdżali do KPRM-u, dostawali pieniądze. Będzie algorytm, który nie będzie wykluczał dużych miast, więc ta rekompensata z tytułu utraconych wpływów również będzie dla naszego miasta. Szanowni Państwo, jak pan poseł przed chwilą przedstawił, same dobre wiadomości, dobre i wyczekiwane przede wszystkim przez samorządowców, ale w pierwszej kolejności to, co najważniejsze i to, co zapewnialiśmy w trakcie kampanii parlamentarnej jako Lewica, to 33% podwyżki dla nauczycieli początkujących, 30% dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Bardzo ważne też również, bo tutaj zwracali się do nas
nauczyciele z przedszkoli, że też te środki będą. To, co warto podkreślić, te środki będą wpływały na konta do 3 miesięcy od momentu przyjęcia ustawy budżetowej, dlatego że musi być też czas, żeby uruchomić odpowiednie procedury, ale będzie wyrównanie od 1 stycznia 2024 roku. Jeśli chodzi o podwyżki, to również nauczyciele akademiccy, ponieważ oni również czekali i zwracali uwagę, że przy tych rozwiązaniach i propozycjach podwyżek, jeśli chodzi o nauczycieli, również oni powinni być wzięci pod uwagę. Również 20% podwyżki, jeśli chodzi o sferę budżetową, ale myślę, że najważniejszy postulat, który dotyczy samorządów, to właśnie ta subwencja rozwojowa dla samorządowców. To jest 3,2 miliarda złotych. Oczywiście to, co wczoraj minister Domański podkreślał i zapewniał, że będzie to rozdysponowane równomiernie zgodnie z zasadami zapisów ustawy okołobudżetowej. Dla nas to jest bardzo dobra wiadomość, bo jak Państwo pamiętacie, Łódź niestety w wielu przypadkach była pomijana przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie dostawaliśmy tych środków finansowych. Natomiast w związku z tymi rozwiązaniami i piątki Kaczyńskiego, i Polskiego Ładu jesteśmy stratni, tak jak każdy inny samorząd, więc myślę, że ten zastrzyk w postaci przede wszystkim środków i zwiększenia subwencji oświatowej jest niezwykle istotny, a drugi to zapewnienie tej subwencji rozwojowej, która jest pewna, jest wpisana w budżecie, z całą pewnością odciąży nie tylko budżet samorządów w Polsce, ale przede wszystkim mieszkańców. Będziemy mogli spokojnie realizować również swój własny budżet na rok 2024. Szanowni Państwo, budżet państwa na rok 2024 to budżet przekazania władzy, ale to budżet, w którym zakładany jest 3% wzrost produktu krajowego brutto i 6,6% inflacji. To cyfry, ale za tymi cyframi idzie konkretna polityka. Wzrost PKB mógłby być wyższy, gdyby wcześniej zostały uruchomione środki z Krajowego Planu Odbudowy. Widzimy już skuteczność rządu Donalda Tuska, który wystąpił o te środki do Unii Europejskiej i zostały one uruchomione. 20 miliardów złotych w tym roku, w kolejnym roku kolejne wnioski, do kwietnia wniosek o 30 miliardów złotych. To uruchomi inwestycje w Polsce, to przyspieszy ten właśnie wzrost produktu krajowego brutto i to są też dodatkowe wpływy do budżetu z tych realizowanych inwestycji. Jako Łódź jesteśmy też przygotowani, w tym tygodniu został przyjęty budżet miasta, ale także wieloletnia prognoza finansowa, w której jest przestrzeń na to, żeby zwiększać deficyt, żeby były środki na wkład własny dla miasta, na inwestycje, które są zaplanowane w Krajowym Planie Odbudowy i liczymy na to, że te środki szerokim strumieniem będą także z pożytkiem dla naszych mieszkańców, dla szpitali powiatowych, ale także dla przedsiębiorców w województwie łódzkim i w konsekwencji także dla pracujących polskich rodzin. To budżet, który jest budżetem, który na pewno jeszcze będzie modyfikowany, tak jak pan poseł powiedział, i w komisji, i podczas drugiego czytania. Jeszcze tylko o jednej rzeczy chcę powiedzieć, bo to jest też bardzo ważne, bo często politycy Prawa i Sprawiedliwości nam zarzucali, że pewnie jak przejmiemy władzę, to nie będzie pieniędzy na 800+, na dodatek 13 i 14 emerytury. Otóż wszystkie pieniądze na wypłaty 800+ od 1 stycznia są zarezerwowane i zabezpieczone w budżecie. Pieniądze na 13 emeryturę i 14 emeryturę, te dodatki na zasadach obowiązujących są zabezpieczone, a do tego dokładamy jeszcze drugą waloryzację rent i emerytur w przypadku, gdyby inflacja przekroczyła 5% w przyszłym roku, a tak jak powiedział pan Grzegorz Majewski, tak jak minister Domański zapisał to w ustawie budżetowej, ona jest prognozowana na poziomie ponad 6%, więc będą dwie waloryzacje rent i emerytur, to jest postulat Lewicy,
sprzed 2 lat, kiedy ta inflacja zaczęła szaleć, my o tym mówiliśmy, ale Prawo i Sprawiedliwość nie chciało tego realizować. Więc jak Państwo widzicie, można utrzymywać rzeczy, o których mówiło się w kampanii wyborczej i można sukcesywnie kolejne elementy do tego budżetu wkładać i będziemy tak realizować te nasze zobowiązania i postulaty wyborcze, aby w każdym budżecie i na każdym etapie można było realizować to, do czego zobowiązaliśmy się w kampanii wyborczej. Panie pośle, dużo się udało załatwić, a co się nie udało? Czy coś z perspektywy lewicy na coś minister Domański jeszcze nie wyraził zgody, coś będzie trzeba negocjować w kolejnych perspektywach? Na pewno tak. No ja będę zawsze podkreślał, że lewica ma nie poskromiony apetyt, jeżeli chodzi o pieniądze na budownictwo mieszkaniowe. My doskonale wiemy, że tych pieniędzy jest potrzebnych bardzo dużo. Zresztą na ten odcinek delegowaliśmy i wskazaliśmy kandydaturę wiceprezydenta Włocławka, który te mieszkania budował. On będzie wiceministrem w Ministerstwie Rozwoju, będzie między innymi odpowiadał za mieszkalnictwo, więc pan senator Krzysztof Kukucki jest odpowiedzialny i wie, jak to robić, więc na pewno będę osobiście z panem ministrem Domańskim na te tematy rozmawiał, żeby tych pieniędzy było jak najwięcej i myślę, że to będziemy z perspektywy czasu wprowadzać w życie. No to mieszkalnictwo to jedno, coś jeszcze? Może kolejnictwo to konik pani posłanki Matysiak? Ale to zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Natomiast ciężko mi sobie uzmysłowić, co się nie udało. To znaczy, że się więcej udało niż nie udało i to jest dobra informacja. Natomiast państwo wiecie, że Lewica ma bardzo duże ambicje i chęci, jeżeli chodzi o realizację programów społecznych, socjalnych i my to będziemy realizować, więc pewnie z biegiem kolejnych miesięcy będziemy też Państwa informować. Na pewno będziemy zabiegać o to, żeby były pieniądze na rentę wdowią, bo to jeszcze nie jest ostatecznie ustalone i to jest pokaźna kwota powyżej 10 miliardów złotych i tego jeszcze namacalnie w budżecie nie ma, ale też jesteśmy umówieni na rozmowy na ten temat, więc będziemy o tym rozmawiać. Potrzebujemy na pewno jeszcze trochę czasu, żeby te wszystkie rzeczy usystematyzować. To jeszcze tylko te leki zapytam, bo to był wasz postulat. Tanie leki, tam leki za złotówkę dla seniorów. Leki to były leki na receptę za 5 zł, bo to u nas było. Nie ma na razie tego w budżecie, nie udało się tego wpisać, ale to nie jest wykluczone, że w kolejnym roku budżetowym takie elementy również się zajmą. Tutaj czekamy jeszcze na opinię resortu zdrowia w tej sprawie. Tam też Lewica będzie miała swojego przedstawiciela w randze sekretarza stanu, więc pomału czekamy na to, jak z resortów będą poszczególne elementy do nas spływały.